Dzień dobry, jest środa, 8 kwietnia. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Na początek spojrzenie na kartkę z kalendarza. Dziś poznaliśmy dane na temat zamówień przemysłowych z Niemiec za luty. Okazały się one słabsze od konsensusu i może to zapowiadać słaby odczyt produkcji przemysłowej. O godzinie 9 poznaliśmy produkcję i inflację z Węgier, które mogą być wskazówkami dla odczytów z Polski, jednak nie należy przypisywać im zbyt dużej wagi, szczególnie w kontekście globalnych rynków finansowych. O godzinie 11 poznaliśmy sprzedaż detaliczną ze strefy euro, która okazała się zgodna z konsensusem w ujęciu miesięcznym i nieco przekroczyła go w ujęciu rocznym, jednak nie wpłynęło to w znaczący sposób na notowania wspólnej waluty. Na dziś zaplanowane są jeszcze wystąpienia dwóch głosujących członków Komitetu Otwartego Rynku, Powella i Dudleya, a o godzinie 20 opublikowany zostanie protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku i wydaje się, że może to przełożyć się w jakiś sposób, szczególnie na notowania dolara. Jeżeli w protokole znalazłyby się zapiski na temat nadmiernej siły dolara, to może to bardzo negatywnie wpłynąć na notowania właśnie dolara amerykańskiego, szczególnie względem euro, i spowodować silne wzrosty pary euro-dolar. Przejdźmy do wykresów i właśnie ta para euro-dolar na początek. Jak widać, porusza się ona ostatnio w obrębie trójkąta, który prostokątnego, który od góry ograniczony jest strefą 1,09 95, 1,10 25. Nastąpiły pewne wyjścia powyżej poziom 1,10 25, jednak odbyły się one jedynie cieniami świec 4-godzinowych. Od dołu ogranicza go wzrostowa linia trendu poprowadzona po dołkach z 10 marca, a także końca tego miesiąca, czy też początku kwietnia. Naszym zdaniem możliwe jest kolejne podejście w okolice 1,10-1,10,25, jednak średnioterminowy trend zostanie wyznaczony dopiero w przypadku opuszczenia tego trójkąta. Kolejny wykres to wykres ropy. Ropy w ujęciu dziennym, czyli dość długi interwał czasowy, jednak warto zauważyć, że na wykresie ukształtowała się formacja podwójnego dołka z linią szyi, która przebiega właśnie teraz w okolicach 53-50, może nieco powyżej tego poziomu, i znajdujemy się obecnie niedaleko właśnie tego poziomu. Jeżeli doszłoby do jego wybicia, to bardzo prawdopodobne wydają się zwyżki w kierunku co najmniej 60 dolarów za baryłkę. Warto jednak zauważyć, że indeks CCI10 zawraca ze swoich szczytów. Jeżeli wygeneruje sygnał sprzedaży, to należy liczyć się z powrotem co najmniej w okolice 48 dolarów za baryłkę. Kolejny wykres, a właściwie dwa wykresy, wykresy indeksów. Na początek indeks DAX, czyli indeks giełdy niemieckiej, który co prawda zwyżkuje, jednak ma bardzo wyraźne problemy z przedostaniem się ponad strefę wsparcia wyznaczoną na wykresie poprzez ten żółty prostokąt. Nie może przebić poziomu 12 150 punktów. Nawet jeżeli do niego dojdzie, to warto pamiętać o szczycie z połowy marca i dopiero sforsowanie kolejnego oporu doprowadziłoby prawdopodobnie do dość silnych wzrostów w kierunku 13 000 punktów. Kolejny indeks to indeks S&P, który podobnie jak DAX wczoraj odbił od dość ważnego oporu w postaci m.in. 61,8% zniesienia Fibonacciego spadków, które trwały od 23 do 26 marca, a także warto zauważyć, że odbiły od tego poziomu wzrosty, które zostały właśnie po tych spadkach wykreowane. Nastąpiło tam ukształtowanie szczytu dnia 30 marca i wczoraj ponownie od tych poziomów zostało wygenerowane spadkowe odbicie. Korekta, która wyhamowała, obecnie jest znoszona, ale pamiętajmy, że Amerykanie nie są obecni na rynku i nie należy przypisywać temu bardzo dużej wagi. Ważniejsze będzie to, co wydarzy się między godziną 15.30 a 22. Naszym zdaniem możliwe są spadki nawet w kierunku 2040 punktów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę samych udanych inwestycji
i zapraszam do odwiedzania strony tms.pl, a także serwisu nonstop.tms.pl.